Czy Witkacego można nazywać fotografem? Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Oczywiście wiemy, że Witkacy namiętnie fotografował, fotografia była jego pasją, ale nigdy nie nazywał się fotografem. Był artystą i filozofem. Jak to było możliwe, że nikt wcześniej przed nami, tutaj trzeba przywołać Ewę Franczak, przed 1975 rokiem nikt nie poszukiwał fotografii Witkacego. Po prostu myślę, że nie bardzo zdawano sobie sprawę, z jakim dziełem mamy do czynienia, ponieważ przez to, że Witkacy nie pokazywał tych zdjęć publicznie, nie dotarło to do wielu osób, że takie zdjęcia robił. To tylko niektóre osoby z rodziny, jak jego brat stryjeczny Jan Koszczyc, Jan Witkiewicz Koszczyc, wspominał właśnie o takim stole założonym tymi twarzami jakby większymi niż naturalne. Ale to również kiedyś w przekroju wyczytałem, że wspomnienia jakiejś pani, już nie pamiętam w tej chwili, że po prostu robił fotografię, fotografował namiętnie. Ale to jakoś umknęło literaturoznawcom, ale myślę, że też czas po wojnie, a nawet powiedzmy w latach 60. czy 70. właściwie koncentrowano się na Witkacym. Jego biografia miała mnóstwo białych plam. Poza tym można powiedzieć, że literaturoznawcy nie bardzo interesowali się sztukami wizualnymi. Można powiedzieć nawet, że są właśnie ślepi na te różne działania plastyczne, czego mam liczne przykłady wśród znajomych witkacologów. Witkacy z pewnością nie podejrzewał, że po wielu latach właśnie jego fotografie wzbudzą ogromne zainteresowanie. Nie mógł również spodziewać się, że zostanie prekursorem mających dopiero nadejść działań parateatralnych, performatywnych, happeningowych czy inscenizacyjnych. Dzieła Witkacego, począwszy od lat 70., trafiły na sale wystawowe nie tylko europejskiej galerii, ale najważniejszych muzeów świata, przede wszystkim muzeów amerykańskich, cieszących się największą renomą, jak nowojorska MoMA czy Metropolitan Museum of Art, również National Gallery of Modern Art w Waszyngtonie, jedno z 10 największych muzeów świata. Także były pokazywane w LACMIE w Los Angeles i w The Art Institute of Chicago.